Portret słowem malowany. Leszek Herdegen. Zaokrąglam blask moich butów, wygładzam fałdy mej szaty sztruksowej, zjadam krowy, pomarańcze, zboża i ryby, piję wodę, mleko, wódkę, oranżadę, chodzę po mokrych piaskach i po piaskach suchych, wznoszę domy, sadzę kwiaty, ścinam kwiaty, burzę domy i wreszcie, gotowy już, spadam w głąb miłosnej ciemności, daremnie wspierając się na mej laseczce trzcinowo-moralnej. Panie Leszku, jest pan poetą i aktorem, ale czym czuje się pan przede wszystkim? Oczywiście, że czuję się bardziej aktorem. Mimo całej banalności tego sformułowania, które padnie, muszę się pod nim podpisać i tak wierzę, że tak jest. Banalność oczywiście, chociaż swego czasu było to sformułowanie odkrywcze, sformułowanie przybosia, że poetą się nie jest, poetą się bywa. I tak jest oczywiście zawsze. Ja nie bardzo wierzę w taką pełną zawodowość tej profesji. I w ogóle moje życie się po prostu też tak ułożyło. Moja biografia, przepraszam, twórcza, jeśli tak można powiedzieć, to też się tak ułożyła, że teatr zawsze był gdzieś tam na pierwszym planie i teatr był ważniejszy. Ale nie było tak od początku. W okresie gimnazjalnym, w okresie studiów aktorskich wydawało mi się, że moje miejsce jest bardziej w literaturze, to znaczy w literaturze towarzyszącej teatrowi. Myślałem, że będę krytykiem teatralnym, że może będę kierownikiem literackim teatrów i zresztą bywałem, bo bywałem i na Wybrzeżu, i w Teatrze Młodego Widza w Krakowie i byłem bardzo serio prawdziwym kierownikiem literackim Teatru Starego w Krakowie od roku 55 do 58. No oczywiście już wtedy grywałem i byłem, jak to się mówi, prawdziwym aktorem. Ale w okresie młodości, w okresie studiów te wahania między literaturą a praktyką teatralną były aż tak drastyczne, że ja dwukrotnie na przykład rezygnowałem z własnej woli ze studiów w szkole teatralnej. Potem mnie namawiano, abym te studia podejmował. Między innymi jednym z tych namówców była wtedy jeszcze nie żona, ale współpracownik szkoły i reżyser Teatrów Krakowskich Lidia Zamków. A czy nie sądzi pan, że pomiędzy aktorem a poetą jest jakaś wspólna więź? Mnie się wydaje, że tak. To znaczy wtedy ma wspólnego, jeżeli aktorstwo znajduje się w swoich szczytowych wartościach. To znaczy, jeżeli, tak jak chce Gucio Holubek, jest tworzeniem. Bo jeżeli jest tylko artystycznym odtwórstwem, to niewiele ma wspólnego. Rozumiem. Może być świetny aktor rzemieślnik i świetny aktor poeta. A pan poeta, pan poeta... To tak Marynia mówiła w weselu do poety. Poety, którego pan zresztą w tym utworze grał. Tak, nawet zresztą trzykrotnie grałem poetę. W 64 roku w Teatrze Starym w reżyserii Andrzeja Wajdy. Potem w 68 roku w Teatrze Słowackiego w reżyserii Lidii Zamków. A potem po 2 latach zaistniała wersja telewizyjna tego przedstawienia. Czy czysto telewizyjnie, nie było to przeniesienie z teatru w Ośrodku Warszawskim. Także w reżyserii pani Lidii Zamków. Jest to osoba, która z panem najczęściej pracuje. Jest to oczywiście jakiś taki tylko zbieg okoliczności. Ta współpraca jeszcze od czasów szkoły aktorskiej istnieje. Jeszcze się nam wtedy oczywiście nie śniło o żadnych związkach osobistych i stąd też nasza łatwość porozumienia i łatwość współpracy. Prowadzimy jakieś dyskusje, czasem nawet spory o charakterze merytorycznym. Ale w gruncie rzeczy ułatwia nam i, jakbym powiedział, kojarzy nas w tę parę reżyser, aktor, wspólnota poglądów i wspólnota przekonań, czym ma być teatr, dlaczego gramy i jak to gramy. Oczywiście, że ten element prywatny musi wchodzić w grę, jako że jest cały zespół, który jest świadom tego związku i tej prywatności. I każdy nasz konflikt zawodowy przybiera czasami
formy, no powiedzmy sobie, nawet takie, których z innym aktorem nie mogłyby mieć miejsca. Ale powiem, że to jest raczej traktowane przez kolegów i chyba przez nas samych dosyć zabawnie. Na przykład kiedyś w bardzo istotnej dyskusji w Macbecie, gdzie sprawa władzy, no, takie poważne rzeczy. Macbeth, czyli pan Herdegen, mówi do mnie, ależ pikusiu, nie masz racji. I za chwilę wchodzi kierownik techniczny, bardzo poważnym głosem mówi tak, czy pani reżyser pikuś mogłaby poprawić mi rysunki techniczne, bo zdaje się, że jest błąd. Więc to może ilustruje, że to nigdy nie jest drastyczne. Nie utrudnia mi to. Może przez jedną jego cechę. I jedna jest utrudniająca. To jest jego niesłychana precyzja. On żąda takiej precyzji ode mnie, że na przykład jeżeli ja robię coś, to on mówi tak, a 28 marca powiedziałaś, że ma być tak i dlatego. On po prostu żąda ode mnie strasznej dokładności, której inny aktor może i żąda, ale tak jakoś ma trochę taktu tego nie powiedzieć. A drugie to jest zaleta. Są ludzie, którzy rodzą się z absolutnym słuchem. Którzy, wydaje mi się, że pan Herdegen urodził się z absolutnym smakiem. Jest to niezależne od poziomu intelektualnego. To jest jakaś cecha irracjonalna. I ten jego idealny smak, który ja wielokrotnie sprawdziłam, pomaga mi w selekcji moich, że tak powiem, pomysłów czy chwytów, których ja zwykle miewam za dużo. I Leszek z tym swoim, jak mówię, no wrodzonym, absolutnym smakiem potrafi to wyselekcjonować. A czy to, że jest pani mężem, nie wykorzystuje on także jako aktor? No na przykład, czy spóźni się na próby? Raz mu się zdarzyło nie przybyć na próbę w określonym czasie, bo tak był po jakiejś zabawie, prawda? I zostawiłam go w domu niedobudzonego i przyszłam do teatru i podałam do komisji dyscyplinarnej. Potwornie żona. Co spotkało się oczywiście ze strasznym protestem zespołu. Słyszałam potworne inwektywy, ale musiałam tak zrobić, bo inaczej bym już nie miała żadnych możliwości egzekwowania obowiązków od siebie samej, od innych aktorów. Panie Leszku, a która wspólna inscenizacja rodziła się najbardziej burzliwie? Nie wiem, czy można to określić jako atmosferę burzliwą. Może bym to określił jako atmosferę napiętą, ale w sensie pozytywnym. Była to chyba praca nad Kaligulą Kamisa w Starym Teatrze w Krakowie w 1962 roku. Wiem, że nic nie trwa. Jest nas dwóch lub trzech w całej historii świata, którzy przebyli to doświadczenie, dostąpili tego szalonego szczęścia. Żyję, zabijam, wykonuję upajającą władzę destruktora, wobec którego władza stwórcy wydaje się małpowaniem. To właśnie oznacza być szczęśliwym. To jest szczęście, owo wyzwolenie nieznośne. Ta powszechna pogarda, krew, nienawiść naokoło, to osamotnienie, niezrównane człowieka, który trzyma całe swe życie w zasięgu własnego wzroku. Bezgraniczna radość mordercy bezkarnego. Nieubłagana logika, która zgniata egzystencje ludzkie, by wykończyć ostatecznie dzieło wiecznej samotności, której pragnę. Boję się. A jakiż to niesmak. Tyle okazywałem innym pogardy, a dziś sam odczuwam lęk. Ale to nic. Strach także nie trwa. Odnajdę te wielką próżnię, w której się uspokaja serce. Wszystko jest takie skomplikowane. Wszystko jest jednocześnie tak proste. Gdybym dostał księżyc, gdyby wystarczała miłość,
wszystko byłoby zmienione. Lecz jak zatrzymać to pragnienie? Jakie serce, jaki Bóg miałby dla mnie? Głębokość jeziora. Nic. Na tym świecie, ani na tamtym, nie jest na odpowiednim poziomie. Przez wiele, wiele lat mieszkał pan w Krakowie. Tak. Czy pan jest urodzonym krakowianinem? Nie. Moja biografia jest dosyć rozrzucona po Polsce. Ja się w ogóle urodziłem w Poznaniu. Potem wczesne dzieciństwo do wybuchu wojny spędziłem w Toruniu u swoich dziadków. No potem na skutek dość istotnych wydarzeń o charakterze światowym myśmy byli ewakuowani, rzecz jasna wysiedleni w ciągu 2 godzin z tego Torunia jako nie Niemcy. No i zaczęła się taka klasyczna wojenna tułaczka. W tej tułaczce również była i Warszawa w okresie, powiedziałbym, najgorętszym, mianowicie całe powstanie w Warszawie. No i teraz powrócił pan znów do Warszawy. Jest to w jakimś sensie powrót potrójny, bo tak, i do miasta, z którym wiążą mnie jakieś wspomnienia, jest to pierwszy powrót do miasta. Drugie jest to powrót do mojego byłego dyrektora Starego Teatru, do Zygmunta Hübnera, który prowadzi Teatr Powszechny. I więcej, powrót do reżysera, z którym równo 10 lat temu współpracowałem, Weselu Wyspiańskiego, a mianowicie do Andrzeja Wajdy, z którym obecnie razem pracujemy nad sprawą Dantona Przybyszewskiej. Leszek Herdegen należy do tych aktorów, o których się mówi, że to są aktorzy intelektualiści. To znaczy aktorzy, którzy rozumieją nie tylko ten tekst, który jest napisany, ale jakby analizują go głębiej, więcej wyciągają z tego wniosków, więcej potrafią na ten temat powiedzieć, ale istnieją dwa rodzaje aktorów intelektualistów. Jeden taki, który analizuje wspaniale tekst, a niestety niewiele potem z tego widać jako ostateczny rezultat. Jest coś wspaniałego pracować z Herdegenem, dlatego że to wszystko, co on rozumie z postaci, to co potrafi wyprowadzić z analizy, później bardzo pięknie i bardzo wyraziście realizuje na scenie. Czy on przychodzi przygotowany już na pierwszych próbach, czy też tak jak wielu aktorów, rolę ma zapiętą na ostatni guzik dopiero w ostatnim momencie na generalnych próbach? Wie pan, on po prostu w momencie, kiedy przeczyta tekst, ponieważ jest człowiekiem wykształconym, jest człowiekiem dociekliwym, bardzo prędko znajduje te wszystkie możliwości, które w tym tekście się kryją. A jak każdy aktor, pracując dłużej, po prostu znajduje tylko wyraz dla tego, co odkrył bardzo prędko przy pierwszych zaraz czytanych próbach. Leszek Herdegen jest także poetą. Czy jest on poetą, aktorem? Ja mam wrażenie, że Herdegen jest aktorem chłodnym, zimnym, głębokim i tak odbieram postacie, które on gra. Natomiast jego poezja chyba nie jest taka. Myślę po prostu, że jego poezja jest bardziej ciepła. Panie Leszku, nie jest pan aktorem, poetą, który nigdy swojej poezji, prawie nigdy, nie prezentuje na scenie. Natomiast wiem, że jako aktor bardzo chętnie pracuje pan nad tekstami poetyckimi innych autorów. Ja rzeczywiście dosyć dużo takich sztuk grywałem i w teatrze, i w telewizji, a w telewizji nawet zrobiliśmy swego czasu z Kaziem Braunem specjalny taki duży poetycki program biograficzny o moim zresztą szalenie kochanym poecie, o Cyprianie Kamilu Norwidzie. I tam zresztą nawet grałem, jakby powiedzieć, tego Norwida. A kto grał panią Kalergis? A panią Kalergis w wielu postaciach, bo jak wiadomo, Norwid wcielał tę swoją ukochaną w różne postacie, grała Ola Śląska. Mój panie Norwid, pan nie znasz kobiety. A przy tym, na cóż panu znać je? Na co? Artysta?
artystą jesteś. Musisz w ciągłym być natchnieniu. Natchnienia zaś przez związek ustalony tracą. One goreją raczej w uczuciu, w cierpieniu i w marzeniach. Więc ludzie, co tworzą dla ludzi, powinni ludźmi nie być? Zaś z rzeczywistości znać tylko to, to tylko, co zdradza lub łudzi? Pani, ten wiek tak mówi. Lecz wieki minione, z których żyjemy, dotąd mniemały inaczej. Mistrz brał od Boga twórczość nie w nerwy zdrażnione. Kobieta zaś szła przy nim, chroniąc od rozpaczy, i była matką chrzestną arcydzieł. Czas leci. Pani, czy chcesz być matką nieśmiertelnych dzieci? Drogi panie, znasz tylko co twórczość i czystość. Więc nie znam dość? Znam panią. Znaj i rzeczywistość. Nie mam chwili wolnej. Bądź, panie Norwid, szczęśliw tyle, ile jesteś zdolny. Proszę jednak mnie pomnieć, jeżeli to warto. Przebaczyć sobie nie umiałbym wcale, gdybym zapomniał. Czuję, owszem, doskonale, kto mnie dotknął. Mniej ile mi serce rozdarto. Nie, pani, nie zapomnę jej. Właśnie z przyczyny, że to nie jej, lecz że sobie przypisuję winy. Ja kochałem, nie pani. Błąd to mnie należy. Panie Leszku, słucham, wsłuchuję się właściwie tak teraz w pański tembr głosu i tak się zastanawiam, czy pan nigdy nie próbował śpiewać na estradzie, w teatrze, w radio? No nie w sensie takim estradowym, dosłownym. Rzeczywiście na skutek tego, że natura tak ukształtowała, prawda, mnie, że mam ten jakiś głos, a jednocześnie, co też jest dane z zewnątrz, że tak powiem, jestem dosyć muzykalny. Faktycznie czasem zdarzało mi się jakieś rzeczy śpiewane robić. Oczywiście w tym sensie, jeśli to było związane z utworem dramatycznym, ze sztuką teatralną czy z audycją telewizyjną. Zdarzyło się przed laty dosyć wielu, żem sławie i wielkości dał się złudzić. Widziałem potem z bliska takich ludzi i rzekłem sobie, zmykaj przyjacielu, bo sława prócz mądrości daje złość, odwaga, fiasko, gorycz, spadek sił. Przypuśćmy, żeś już w biedzie mędrcem był, to przestań na tym już tych cnotek dość. Co do mnie ludzie, w łasce wybaczycie, nie masz nic w świecie nad wygodne życie. Cały czas mówimy o panu jako o aktorze, ale ja teraz bardzo bym chciała zajrzeć do domu, do państwa Hertegenów, no i dowiedzieć się, jak w domu wygląda ten wzajemny stosunek żony reżysera i męża aktora. To u nas w domu role się odmieniają, ponieważ ja uważam reżyserię za zawód wybitnie niekobiecy, bo on wymaga władczości, no wszystkich cech męskich, to ja jakby powiedzieć, no zostawiam to na słomiance, ten zawód, i w domu jest u nas sytuacja bardzo odwrotna. Wszystko się podaje, skocz, ale na jednej nodze. Wypadają takie dyrektywy i myśmy to od razu przyjęli, bo wiedzieliśmy, że inaczej zginiemy, że ten związek będzie skazany na zagładę, jeżeli ja zostanę z tą dominantą i w domu. Czy jest to mąż idealny? Proszę pani, mój mąż, to już powiem publicznie, jest mężem do pozazdroszczenia. Mój mąż wszystko potrafi zrobić. Wykonać każdy przedmiot i uwielbia to. Zrobić wszystko. On ma taki stół warsztat, który polega na tym, że cały dom mu składa rzeczy popsute. Mój mąż
umie wszystko robić rękami i ja go nazywam, taka była odeska złodziejka, bodajże u Babla czy u Szalom Alejchowa nazywała się Sonia Załataja Ruczka. I on u nas ma pseudonim w domu Sonia Załataja Ruczka. Panie Leszku, żona nazwała pana, bardzo zresztą miło, Sonia Złota Rączka. Mnie się zdaje, że coś w tym jest. No ja po prostu mam jakieś takie trochę zdolności rzemieślnicze. Powiedzmy zamiłowanie do stolarki i zamiłowanie do ślusarki tak samo. A gotować pan umie? Umiem. Tak. Bywa, co najlepiej? Nie wiem, zupy jakieś umiem gotować, bigos bardzo dobry. No a kto decyduje o tym, na przykład, dokąd jedziemy na urlop, z kim należy utrzymywać stosunki towarzyskie? Ja myślę, że ja bardziej, że to się jednak tak po prostu ukształtowało. Może to jest zwykłe antidotum na nasz układ zawodowy. Oczywiście nie w myśl starej feudalnej zasady pan domu, prawda, ale no, że jest tam ten jakimś, powiedzmy, czynnikiem może bardziej decydującym. Wobec tego, z kim głównie pan domu utrzymuje stosunki towarzyskie? Czy właśnie ze środowiskiem teatralnym, czy w tym wypadku stara się pan oderwać od środowiska? Wie pani, że nie ma tutaj takiego chyba rozgraniczenia. Mnie się wydaje, że jest zdrowe i jest ożywcze, jeżeli człowiek jest w stanie przyjaźnić się z kimś, kto jest, jakby powiedzieć, zupełnie nie z branży. I na przykład w naszym domu istnieje taka osoba, którą w najwyższym stopniu lubimy, jest to pani magister Elżbieta Łuczywek. Jeżeli chodzi o kontakty domowe, to przede wszystkim zwróciłabym uwagę na jego w roli ojca. Bo to jest dla mnie coś niezwykłego. Jeżeli można by było mówić o jakichś ideałach, to wydaje mi się, że pan H. jest ideałem ojca. Jest szalenie konsekwentny w postępowaniu z synem, jest bardzo wymagający, ale potrafi być i ciepły, i przyjacielski, i życzliwy. Mam takie odczucie, że jest wspaniałym pedagogiem. Jest to człowiek o bardzo bogatym życiu wewnętrznym i o bardzo złożonej osobowości. Oceniam bardzo wysoko jego możliwości intelektualne, jego wielką błyskotliwość. Jest wspaniałym gawędziarzem, z tym, że zastanawiam się, czy w jego opowiadaniach nie jest za dużo jego samego. No niestety jest to historia bardzo typowa dla ludzi uprawiających ten zawód, prawda, aktorów. Wydaje mi się, że u pana H. ten egocentryzm nie jest aż tak bardzo nasilony, jak można by było oczekiwać po tym, jak gra, jak pisze wiersze na przykład. Jest wspaniałym gospodarzem, panem domu. Przynajmniej tak to wygląda na zewnątrz, ale wydaje mi się, że pani Lidia po kobiecemu również kieruje wieloma sprawami. Te okna oświetlone, kto tam teraz mieszka? Te okna, pelargonie, mostek, mała rzeczka. Stara studnia z Neptunem, jabłoń, zieleń, ścieżka. A gdzie to jest? A gdzie to jest? A gdzie to jest? Panie Leszku, pora już kończyć nasze spotkanie. Wróćmy więc jeszcze raz do pańskiego zawodu aktorskiego. Jakie są blaski i cienie tego zawodu? Jest to bardzo rozległy temat. Oczywiście może nie o blaskach, bo o pozytywach to w ogóle jest trochę głupio i niezręcznie mówić. Mnie się wydaje, że wśród cieni właśnie tego zawodu, takim jakby powiedzieć głównym może niebezpieczeństwem dla mnie osobiście, to jest zamknięcie się w zawodzie aktorskim. To jest nieczułość na zjawiska świata, którą by można nazwać zawodowym egocentryzmem. Polega to na tym, że człowiek się opancerza w swojej tematyce, w swojej problematyce swojej osoby, która oto realizuje takie, a nie inne zadania i zamyka się przed ludźmi, dostaje takiej grubej skóry. I właśnie życzyłbym sobie, aby nie zamknąć się w takim zawodowym, aktorskim egocentryzmie i aby być stale otwartym i stale czujnym na życie, na świat, na ludzi.
portret słowem malowany. Szekspir i chryzantemy. Kiedy nocą odpływał okręt do Arabii, od fajerwerków huczną, a od bólu niemą, długo jeszcze z pokładu twoje oko wabił lunatyczny kochanek z białą chryzantemą. Nie wierz temu kwiatowi, kochanek cię zdradza, prądem rzek obojętnych niesion w ujścia stronę. Choć zielone twe oczy i usta czerwone, jak nad tobą jest jego, nad nim inna władza. Może to teatr z wody i na tym teatrze pójdzie grać swoją sztukę pośród trąb Szekspira? Ty jesteś taka mała, ty jesteś jak lira, jego śladów na piasku żaden wichr nie zatrze. Nie wierz mu. On jest wściekłym kochankiem rębodów. Tyś jest sercem zgubionym na plaży pochyłej. Jego oczy są straszne, twoje tylko miłe. On to posąg i duma, i klęska narodów. Nie płacz, przestań, bo przyjdą jeszcze cięższe noce. Wszak miłość jest cierpieniem, nie fraszką jałową. Dosyć, kiedy smakując zamorskie owoce, usta sobie przypomni, co czystsze nad owoc. Pan pierwszy raz we Francji? Tak, przed wojną nigdy tu nie przyjeżdżałem. A ja byłem w Paryżu przed wojną. Mieszkaliśmy z ojcem niedaleko placu Pigalle. Tam są najlepsze kasztany. W Paryżu najlepsze kasztany są na placu Pigalle. Zuzanna lubi je tylko jesienią. Przesyła ci świeżą partię. Jesteśmy chyba w domu, poruczniku Klos. Na imię ci Hans, prawda? Tak, Hans. Co masz mi do przekazania? W słowa pieśni.